Tomasz Klimiuk dla portalu Fightsport. Tomasz, dzisiaj byłeś na gali Eastside Fight 2 jako, powiedzmy, cornerman dla Artura Baradyna, twojego klubowego kolegi z Humana Białystok. No i trzeba przyznać, bardzo dobry występ w jego wykonaniu z wymagającym przeciwnikiem z Białorusi. Zwycięstwo na jego konto. Co możesz powiedzieć o tej walce? Walka na pewno bardzo dobra. Artur też się pokazał z dobrej strony, myślę, przed swoją białostocką publicznością. Bardzo dobrze realizował założenia taktyczne i tak naprawdę myślę, że ta walka kontrolowana była przez Artura przez 3 rundy. Od początku do końca była kontrola. W trzeciej rundzie zaznaczył jeszcze knockdownem, także humor mi się bardzo poprawił i bardzo się cieszę, że udało się wygrać koledze klubowemu. A nie było tobie może trochę szkoda, że, no ponieważ też jesteś oczywiście z Białegostoku, że nie miałeś okazji na tej gali się zaprezentować jako zawodnik? Na pewno jak oglądam i siedzę, to trochę gdzieś tam trochę szkoda, aczkolwiek jestem związany z Federacją DSF i walczę regularnie na też bardzo fajnych eventach. Wiadomo, miasto, swoje kibice, też fajna, bardzo fajna impreza, ale sport rządzi się swoimi prawami. Tak jak powiedziałeś, walczysz do organizacji DSF Kickboxing Challenge i ostatnią swoją walkę dla tej federacji stoczyłeś w poprzednim tygodniu w Warszawie. Walczyłeś z litewskim przeciwnikiem, Mantasem Rimdejką. To był pojedynek, który niestety przegrałeś na punkty po 3 rundach. I powiedz, co twoim zdaniem zadecydowało tutaj o porażce, bo pamiętam, były 2 liczenia w rundzie drugiej. Myślisz, że mogłeś im jakoś zapobiec tym liczeniom? Co do walki, walka przegrana, tak jak powiedziałeś. Oglądałem potem tą walkę też na spokonie. Trochę tej takiej zimnej krwi chyba troszeczkę zabrakło. Akurat ja tych założeń taktycznych nie realizowałem w 100% tak jak sobie założyliśmy. Bardzo tak proste błędy dopuszczanie do tego półdystansu. Nie chcę szukać jakichś tam przyczyn na siłę, ale może ten okres przygotowawczy też delikatnie nie był taki, jakbym sobie chciał. Gdzieś tam po drodze się trafiała kontuzja pleców, walczyłem ze złamanym palcem. W walce może to się nie przekładało, ale okres przygotowawczy troszeczkę był zaburzony. Ale walka myślę, że była niezła do oglądania i trzeba robić progres. Jak to kiedyś powiedział mój dobry kolega, raz człowiek przegrywa, raz się uczy. Myślę, że wychodzi z takiego założenia i lecimy do przodu. To powiedz, kiedy będziesz miał okazję na rehabilitację po tym występie? Kiedy możemy się ciebie ponownie spodziewać w ringu? Jeśli chodzi o występy amatorskie, wybieram się na Puchar Świata do Rimini we Włoszech na początku czerwca i najprędzej na gali DSF w Polsce. Być może to będzie też czerwiec. Nie znam jeszcze szczegółów, więc tak naprawdę ciężko mi cośkolwiek powiedzieć. Na koniec zapytam ciebie o taką sprawę, o której rozmawialiśmy tuż przed tym wywiadem. Mówiłeś, że coś ciekawego dzieje się w twoim gymie, Humanie. Powiedz nam, co takiego? Zmieniamy miejsce, przenosimy się w końcu z sali gimnastycznej, na której trenowaliśmy te kilka lat, kilkanaście od początku klubu. Przenosimy się na nową salę. Warunki do trenowania będą świetne, będzie więcej treningów. Mam nadzieję, że to wszystko też spowoduje progres wszystkich zawodników i nas popchnie też do przodu. Dzisiaj gościliśmy m.in. Radka i Kamila Paczuskich. Też bardzo, bardzo pozytywne recenzje. Zapraszamy, mam nadzieję, że ludzie dopiszą, będą trenować i będziemy się rozwijać wspólnie. Mam nadzieję, że zmiana tutaj sali wpłynie rzeczywiście na progres Humana Białystok, jak i w ogóle całego kickboxingu tutaj w Białymstoku. Dla ciebie życzę przede wszystkim oczywiście dużo zdrowia, życzę, żeby te twoje najbliższe plany startowe wypaliły i żeby tutaj, powiedzmy, udało się tobie zrehabilitować za to ostatnie niepowodzenie, żeby po prostu znowu wrócić na zwycięski szlak. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wracamy. Znowu będziemy od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyć w karierze.